to jest matka Agi? Ej, nie, no niemożliwe. Koleżanki 17-letniej Agnieszki odkrywają, że jej matka ciągle upija się. Ale przypał! Matka Agnieszki była tak nawalona, że nie mogła do domu trafić. Magda? Co jest? Ty też zaczęłaś pić od rana? Ja nie, ale czemu nie Aga? Z powodu picia matki koleżanki znęcają się nad Agnieszką. Magda, dawaj! Magda! Nasza gwiazda i debil w jednym. 13-letni Szymon jest klasową ofiarą. Koledzy niesłusznie oskarżają Szymona o zniszczenie drogiego sprzętu. Mam tego dość. Mam dość wstydzenia się za ciebie! Przecież wszyscy się już tak pospinali, że nie mogę się tak po prostu przyznać. Wyszłabym na idiotkę. Agnieszka Kowalczyk, uczennica drugiej klasy liceum, odrabia wieczorem lekcje. Dziewczyna jest ostatnio w dużym stresie. Odkąd jej ojciec wyjechał za granicę, matka nie radzi sobie z problemami w pracy i często pije. Dzisiaj miała iść na wywiadówkę. Mamo, już 6. Spóźnisz się na moją wywiadówkę. Niemożliwe. Zrzemnęłam się tylko. Jaką wywiadówkę? No, u mnie w szkole zapomniałaś. Nie, no właśnie idę. No, ale chyba nie pojedziesz samochodem. A o co ci chodzi? Widzę, że coś piłaś, to chyba dużo. Liczysz mi, ile i czego piję? Nie, po prostu pani powiedziała, że przyszli głównie rodzice uczniów, którzy są zagrożeni z jakichś przedmiotów. No to chcę wiedzieć, co się u ciebie w szkole dzieje. No ale przecież ci opowiadam, a teraz widzę, że jesteś naprawdę zmęczona. Wcale nie jestem zmęczona, dobrze się czuję. Halo? Poproszę na Topolową 13. Agnieszka nie chce, żeby matka w takim stanie poszła do szkoły. Martwi się, że się wyda, że pije. To nie pierwszy raz. Odkąd tata wyjechał na kontrakt, mama upija się prawie codziennie. Przychodzi po pracy i sięga po jakiś alkohol. Mówi, że nad wszystkim panuje. No ale ja przecież widzę, że to nie jest prawda. Matka Agnieszki spóźniona przyjeżdża na wywiadówkę. Alkohol działa na nią coraz mocniej. Kobieta z trudem utrzymuje równowagę. Stara się tego nie okazywać, ale trudno nie zauważyć, że jest pijana. Nic pani nie jest? Nic się nie stało. Na pewno? Tak. A co, spóźniłam się? No już jest po zebraniu. Pozostali tylko ci, co mają jakieś kłopoty z dziećmi. Rodzice uczniów orientują się, że matka Agnieszki jest pijana i próbują powstrzymać ją przed spotkaniem z nauczycielką. Niestety wychowawczyni Agnieszki, Alicja Stańko, od razu zauważa pijaną kobietę. Proszę bardzo, kto z państwa następ? Ja przepraszam, że się spóźniłam, ale chciałam tylko zapytać, czy Agi wszystko w porządku? Dobrze sobie radzi? Tak, Agnieszka ma dobre stopnie i wszyscy są z niej zadowoleni, ale nie musiała pani przychodzić. Tak? No to dobrze. Bardzo dobrze. Proszę, proszę bardzo, zapraszam. Jestem pewna, że pani Kowalczyk przyszła pod wpływem alkoholu. Wcześniej, kiedy spotykałyśmy się w szkole, też wydawało mi się, że coś wypiła, ale nigdy nie była w takim stanie. Ja oczywiście nie mogę tego komentować publicznie, ale mam wrażenie, że w tym domu są jakieś kłopoty. Robert, ty jesteś pewien? Może ona chora była? Wiesz, przecież grypa teraz szaleje. Tak, zataczała się. Kochani. Po powrocie z wywiadówki tata koleżanki z klasy Agnieszki opowiada żonie o tym, co zdarzyło się w szkole. Oboje nie mogą uwierzyć, że kobieta przyszła pijana. Ich córka Magda przyjaźniła się kiedyś z Agnieszką, dlatego z zainteresowaniem przysłuchuje się rozmowie rodziców. Porozmawiacie, tak? Najlepiej przy kielichu. Żartujesz chyba. No daj spokój, no przecież to jest straszne, no taki wstyd. Pewnie, że wstyd. Zresztą po co wychodziła po pijaku z domu? Nie mogę tego zrozumieć. A wiesz, ja to w sumie najbardziej współczuję tej jej córce, Agnieszce. Agnieszka, tak. No szkoda dziewczyny. Biedna, naprawdę. Magda jest w szoku, słysząc, że matka Agnieszki pojawiła się w szkole pijana. Jakiś czas temu nastolatki pokłóciły się o chłopaka. Od tego czasu Magda szczerze nie znosi koleżanki. Nie podsłuchujesz.
jak dorośli rozmawiają. Proszę iść spać w tej chwili. Tato... Kochanie, proszę pójść spać. Daj nam porozmawiać spokojnie. Wyjdź. Boże, jaki ty robisz problem z niczego. Nie robię problemu, tylko proszę cię, żebyś poszła spać. Dobranoc! Pa. Agnieszka ukradła mi chłopaka i ciągle się wywyższa. Ale co ona sobie myśli, że jest lepsza ode mnie? Niech się lepiej zajmie swoją mamusią alkoholiczką. Jutro cała szkoła się o tym dowie i skończą się dobre czasy, Agusi. Nie, 2-1, może 3. Boże, wy to oglądacie na serio? Dla Marcy. A co mamy robić? Następnego dnia w szkole Patryk Głowiński, uczeń pierwszej B gimnazjum, chwali się przed kolegami nowym tabletem. Patryk jest klasowym przywódcą. Uwielbia wzbudzać zainteresowanie innych uczniów i często robi sobie z nich żarty. Szybko zdobył popularność w nowej klasie. Uwiecznie was. Będziecie... A wyszliście beznadziejnie, ale... Czekaj, Daria, uśmiechnij się, mam coś dla ciebie. Specjalnie dla ciebie. Uśmiech. O, tak wyglądasz, Daria, teraz, nie? A tak będziesz wyglądać za 50 lat. Dobre. Współczuję twoim wnukom. Patryk Głowiński ma silną pozycję w klasie. Wokół niego jest zawsze wianuszek kolegów. Wszyscy zazdroszczą mu drogich gadżetów i chcą się z nim przyjaźnić. O. Dziubecz. Na uwagę. Dobra. A, takie sobie, ale... Sobie wyszła. Ej, dobra, pokaż, jak się kręci filmiki. Tu musisz wejść. I teraz przemienić. I teraz możesz... A chodź na górę, bo lekcja zaraz. Nie, srajejku, no... Dobra, to chodźcie, nagramy coś po drodze, nie? Ej, nie trzymaj go tak, bo opuścisz. Dobra, spokojnie. Dwiema rękami, dobra? Dobra, nagram was. Powiedzcie coś. Nie. Uśmiechnijcie się. Jak można się uśmiechać o 8 rano, jeszcze w szkole? Koleżanka Patryka, Daria, kręci film tabletem. Uczniowie są podekscytowani, bo nikt wcześniej nie miał takiego nowoczesnego sprzętu. Gdy wychodzą z szatni, zauważają Szymona Jackowskiego. Chłopak nie jest lubiany. Koledzy naśmiewają się z niego i ciągle mu dokuczają. Głowiński? Ja nic nie powiedziałem. Ani słowa. Powiedz coś do kamery, debilu. Nie dotykaj tego. To nie kręć mi filmu. Zostaw go. Będę robił, co będę chciał. Stawiasz się? Ej, dobra, 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 Patryk! Uspokój się, przecież się nic nie stało, ale tak? Mogło się uspokój stać. Się, idioto! Daria próbuje stanąć w obronie Szymona i powstrzymać Patryka. Przepychankę między uczniami zauważa Barbara Gruszka, nauczycielka biologii i wychowawczyni klasy. Porozmawiamy o tym na godzinie wychowawczej. Będziemy ją mieć w pracowni historycznej, zanieście swoje rzeczy, szykujcie się do wyjścia. Jakiego wyjścia? Dzień dobry. Patryk, dziś na 2 godzinach idziemy do ogrodu botanicznego. Aha, dobrze. Proszę zanieść rzeczy. No, idziecie chłopaki po jedzenie? No. Patryk! Proszę. To jest tylko 1,5 godziny, a później mamy godzinę wychowawczą. Dobrze, dobrze. Zawsze jesteśmy głodni. Dobra, chodźmy. Ej, Daria. Daria. Weźmie rzeczy. Jak muszę. No, dzięki. Dzień dobry. Ci rzeczy. Dobry. Masz jeszcze? Dzięki. Thanks. Już któryś raz widzę, jak silniejsi chłopcy atakują Szymona. No on ma swój świat, słuchawki na uszach, na przerwach książki. No i z nikim się nie przyjaźni. Patryk od razu wyczuł, że Szymon jest inny, no i po prostu na niego się uwziął. Próbowałam z nim o tym kilka razy porozmawiać, ale do Patryka nic nie trafia. Ja nie mam problemu z Szymonem, to on ma problem z całym światem. Chodzi w tych swoich słuchaweczkach i z nikim nie gada. Jeszcze raz dotknie moich rzeczy, a zobaczy, kto jest silniejszy. Kochani, pospieszcie się proszę, bo już reszta czeka przed szkołą. Tylko proszę o ciszę, bo już trwają lekcje. Klasa pierwsza B gimnazjum idzie na wycieczkę do ogrodu botanicznego. Daria chce skasować śmieszne zdjęcia, które Patryk zrobił jej nowym tabletem. Ja zaraz przyjdę. Tylko szybko, dobrze? Daria jest przerażona, gdy upuszcza tablet Patryka. Dziewczyna boi się, że kolega wścieknie się, a ona będzie musiała zapłacić za zniszczony sprzęt. O Boże. Czy to jest matka Agi? Koleżanki nagrywają pijaną matkę Agnieszki, żeby ośmieszyć dziewczynę w szkole. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Co wy robicie? Picie matki staje się powodem bójki Agnieszki z koleżankami.
Ja nie mam wyjścia, ja muszę wezwać rodziców obu dziewczyn. Ja nie mogę pozwolić, żeby one rzucały się na siebie jak jakieś harpie. No nie. No nie, zniszczył go. Ja tego nie zrobiłem. Niesłuszne oskarżenia powodują, że do szkoły zostaje wezwany surowy ojciec Szymona. Ja nie wiedziałam, że Szymon ma takiego ojca. Ja muszę coś zrobić. Mama 17-letniej Agnieszki, uczennicy liceum, nadużywa alkoholu. Kobieta nie radzi sobie, odkąd mąż wyjechał na kontrakt za granicę. Kiedy pijana przychodzi na wywiadówkę, wychowawczyni córki dowiaduje się o wszystkim. Wkrótce również uczniowie wiedzą, że kobieta ma problemy z alkoholem. A tak w ogóle to gadacie o matce Agnieszki? Była pijana na wywiadówce? Patryk, uczeń drugiej klasy gimnazjum, przynosi do szkoły drogi tablet. Chłopak nie lubi swojego kolegi Szymona i ciągle mu dokucza, próbując zrobić z niego klasową ofiarę. Szymon to typ samotnika. Zawsze trzyma się na uboczu. W klasie nie ma znajomych ani kolegów. Gdy Patryk zostawia drogi sprzęt w klasie, jego koleżanka Daria przypadkowo upuszcza tablet i niszczy go. Magda Wolska z drugiej A liceum od rana opowiada koleżankom o matce Agnieszki, która pijana przyszła na wywiadówkę. Chce się zemścić na koleżance, bo jest zazdrosna o jej chłopaka. Ale jesteś pewna, że to na pewno było o matce Agi? Na bank! Ej, no niemożliwe. Czyli ona była tak mocno wstawiona? No mówię ci, ponoć na krzesie nie mogła usiąść. Tak od niej śmierdziało, że to jest nieporozumienie. Ej, ale chyba po prostu. Jest pijaczką. Jest alkoholiczką, na bank! Ej, nie, no po prostu. Ja bym na jej miejscu normalnie się nie pokazała w szkole. Ja tak samo. Ale wiecie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ej, cicho, cicho idzie. Dziewczyny milkną, gdy w szatni pojawia się Agnieszka. Jednak Magda nie zamierza odpuścić nielubianej koleżance. Czeka tylko na moment, żeby dokuczyć Agnieszce. Gadałyśmy o imprezie świątecznej. Tak, no właśnie, słuchaj, Mati, kumpel mojego brata, robi imprezę. Idziesz z nami? Wiesz co, może wpadnę. Weźmiesz się swoją mamę. Słyszałyśmy, że to ostra zawodniczka. O co ci chodzi? No nie denerwuj się tak. Jak powiesz, że alkohol jest za darmo, na pewno się ucieszy. Agnieszka próbuje tego nie okazywać, ale żarty z jej matki bardzo ją bolą. Martwi się, że teraz cała szkoła będzie się z niej śmiała. Magda kiedyś próbowała umówić się z Marcinem, no ale on bolał mnie. I teraz każdemu rozpowiada, że ja jego niby odbiłam. I wyżywa się na mnie. O mnie niech sobie mówi, co chce, ale moją matkę niech zostawi w spokoju. Agnieszka zabrała mi chłopaka i niech nie mówi, że było inaczej. A teraz jej matka odstawiła taką żenadę, że cała szkoła będzie o tym opowiadać. W końcu zasłużyła sobie na to. Agnieszka Kowalczyk wie, że złośliwa koleżanka postara się, by wszyscy dowiedzieli się, że jej matka pije. Jedyną osobą, na którą dziewczyna może liczyć, jest Marcin Roleski. Aga, aga, aga. Aga, aga. No się masz, piękna. Co tam? Co taka smutna? Nie jestem smutna. Przecież widzę. Co, już mnie nie lubisz? Tylko ciebie lubię. A, to masz szczęście. Wybrałaś najfajniejszego chłopaka w szkole. Bez przesady. A co, są fajniejsi? Są, tylko wszyscy zajęci. Na korytarzu pojawia się Magda. Dziewczyna wykorzystuje każdą okazję, by dokuczyć koleżance, bo jest zazdrosna o Marcina. Tylko uważajcie, alkoholizm jest mój dziedziczny. O co jej chodziło z tym alkoholizmem? Nie wiem, czepia się mnie od rana. Nie przejmuj się. Zazdrości ci. A zaraz się wyrwało, że matka dużo pije, ale potem w ogóle nie chciała o tym rozmawiać. Z nikim nie chciała o tym gadać. A ta idiotka Magda wykorzystuje to, żeby się na niej odegrać. Wkurza mnie, że nie mogę nic z tym zrobić.